Dobra, ludzie, jestem z powrotem. Nagrywam zaraz po trzecim odcinku kolejny odcinek, czyli numer 4. I bez zbędnego przedłużania lecimy z Hate Tank. Powiem wam, ci co pamiętają poprzedni odcinek, to doskonale pamiętają, że zdobyliśmy w poprzednim odcinku upgrade, który nam pozwolił, jakby to powiedzieć, mieć teraz więcej niż 6 punktów zdrowia, bo mamy ich aż 9. Tak więc teraz dla osób, które są nieogarnięte w temacie, jak zaczynaliśmy grę, Niki miała takie 3 czerwone fragmenciki. Jak pamiętacie, jakiś czas temu zdobyliśmy drugi upgrade, a raczej pierwszy upgrade w sumie, który zwiększył to i Niki mogła na siebie przyjąć 6 punktów zdrowia i ten cały okrąg był pomarańczowy. Teraz okrąg jest żółty i Niki na siebie może przyjąć 9 punktów zdrowia. Z tego co wiem, jest jeszcze kolor zielony, fioletowy i niebieski, czy jakoś tak to szło. I nie wiem, czy one są możliwe do zdobycia formalnie w grze, bo możecie mi wierzyć lub nie, ale całe te poziomy eksplorowałem i nie mogłem znaleźć późniejszych upgrade'ów. Nie wiem, czy to jest spowodowane jakimś błędem, czy nie. Wiem tylko, że jest chyba jakaś mini szansa, żeby te upgrade'y odblokować kodem jakimś. Nie wiem, muszę sobie doczytać, jeżeli chodzi o te upgrade'y. Może one są gdzieś pochowane? Kigo tam wie? Ja nie mam zielonego pojęcia. Skupmy się teraz na poziomie Hate Tank, czyli ten poziom, który właśnie teraz robimy, czyli nienawistne czołgi, czy jakoś tak. Powiem wam tak, poziom polega, jak sami widzicie, na tym, że mieliśmy uciekać przed tą wielką kreaturą zrobowaciałą, nie zrogowaciałą, tylko zrobowaciałą, bo wiecie, robot. No i wcieliliśmy się w tego oto tanka. Może opowiem od razu kontrolki w sumie, bo czemu nie. A więc tak, ponieważ gra nie obsługuje analogowego kontrolera, to strzałkami albo D-padem, czyli prawo, lewo, się poruszamy. Prawo to oczywiście do przodu, lewo do tyłu. R1 albo L1 obracamy wieżą, a kwadratem strzelamy. To są kontrolki całego oto czołgu. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni dla osób ciekawych lub ciekawskich. Poziom bardzo lubię, ma bardzo dobry soundtrack, bardzo fajny klimat. Jedyne czego troszeczkę nie lubię, to właśnie to, że ten trochę poziom też jest wydłużony lekko na siłę i trochę jest za dużo nawalonych przeciwników w tym poziomie. W sensie, że może nie teraz, ale trust me, dojdziemy niedługo do pewnej sekcji, gdzie wrogów będzie tak nawalonych, że ja się dziwię, że PlayStation 1 w ogóle wytrzymało to apogeum w sumie. Kolejnym charakterystycznym, Jezus Maria, zgubiłem słowo. Kolejnym charakterystycznym aspektem tego poziomu jest to, że musimy po bokach niszczyć te takie kolumny właśnie, co nas atakują, oraz wielkie zbiorniki z materią, to co było przed chwilą, bo na pewno jesteście ciekawi, dlaczego musimy to niszczyć, bo no równie dobrze mógłbym sobie to, nie wiem, ominąć i mieć w to w dupie. Po co ty mi to pokazujesz, pomidor? Mam to w dupie kompletnie, nie chce mi się tego oglądać. Nie chce mi się w ogóle na to patrzeć. Otóż, drogi użytkowniku, widzu, tudzież graczu, bo nie wiem, do kogo się w sumie w tym momencie zwrócić. Tak więc zwrócę się do ciebie w sposób taki. Jest obowiązek niszczenia tego, bo one są nie na darmo. Dlaczego one są? Bo jak widzieliście, jak są te zbiorniki z tą materią, albo z tymi jądrami, jak chcemy sobie w sumie to nazwać, bo mogą to być jądra robotów, nie wiem. Bo świecą w sumie, więc to tak też ciężko, że tak powiem, jest stwierdzić. Jest to obowiązkowe, ponieważ przed nami stoi bariera. I dopiero kiedy to zniszczymy, o właśnie to, co widzimy teraz, jak widzicie, ja sobie inaczej nie przejadę, bo mam blokadę, więc muszę po prostu to zniszczyć. Tam 4-5 razów i jak widzicie, już mamy od razu kolejną sekcję odblokowaną. Tak więc dla osób, które będą mi mówić, że to nie jest obowiązkowe, sami widzicie po gameplayu, że jest to obowiązkowe. A i uwaga na ogień. I uwaga w ogóle na to wszystko, bo dla osób, co myślą albo mają mentalność, że ten czołg jest w ogóle nieśmiertelny, w ogóle bez kitu, da sobie radę ze wszystkim i tak dalej. Nope, my friend. Nope. Jedno wielkie nope. Ten czołg co prawda nie ma tutaj wskaźniku damage'u, ale on jest śmiertelny i jak za dużo obrażeń wpadnie w ten czołg, to automatycznie się on odpala, podpala właściwie
I wtedy Nikki ginie, ponieważ on zaczyna wybuchać. I Nikki od razu z miejsca traci wszystkie cząsteczki zdrowia. I dla osób, które mają, nie wiem, trochę stres, że jak stracą życie, to całe upgrade'y zdrowia, które zebrały dotychczas, nie wiem, pójdą, że tak powiem, się kochać. Otóż powiem nie. Tak być nie będzie i tak nie będzie. Mówię to autentycznie, serio. Po prostu tracicie życie, a upgrade wam się nie zeruje, tylko po prostu jak tracicie życie, to zaczynacie z najlepszym upgrade'em. Po prostu tylko tracicie życie i tyle. Nie upgrade'y, bo upgrade'y... Jakby ta gra miała taką mentalność, że te wszystkie upgrade'y, które zebrałem dotychczas, bym stracił, to ja prawdopodobnie nigdy bym tej gry nie ogrywał na kanale. Po prostu bym powiedział, że ta gra jest po prostu niemożliwa. A jak już bym nagrał, to właśnie ciągle bym albo save state'ował, albo load state'ował, bo kurde, bym srał w gacie, że stracę wszystkie upgrade'y. A wiecie, jest mi to nie na rękę, bo kurde, nie widzi mi się kolejne cofanie do poziomów i zbieranie tych samych upgrade'ów, które zbierałem w poprzednich poziomach. I tylko po to, by dla zasady zebrać, bo tak trzeba i tak dalej. A więc to oficjalnie by mi się nie widziało. Ale hej, mogę być z siebie dumny, bo już na kanale sporo trudnych gier ograłem. I nie, to nie jest żadna przechwałka czy coś, po prostu cieszę się, że pomimo tego, że zaczynałem od łatwych gier, w miarę łatwych gier, to potrafię nawet w tych trudnych się jakoś odnaleźć, pokroju Cuphead i tak dalej. I zanim powiecie, że co ty porównujesz Pandemonium do Cupheada? Obie te gry są w miarę trudne. Jak sami zresztą widzicie, mieliście dokładny przykład, że czołg jest śmiertelny, bo wczytałem load state'a. Tak, wiem, jestem zły, niedobry i tak dalej, ale wolę wam to pokazać, że publicznie też używałem load state'ów, że nie jestem święty, że to nie jest tak, że są, że cały ten gameplay to w ogóle jest taki no death run w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ja potrafię się przyznać do błędu i w tym momencie ja się do tego błędu przyznaję. Uważam, że spieprzyłem trochę sprawę, ale z drugiej strony mam czyste sumienie, bo przynajmniej wam uczciwie powiedziałem. Tak samo jak z ciekawostkami, jeżeli chodzi o Pandemonium. One są brane z Wikipedii. Linki są podane w opisie. Przyznaję się do tego publicznie. Ale raczej to nie jest nic złego, ponieważ też przy okazji dzieje się coś na odcinku. Przynajmniej czegoś nowego możemy się dowiedzieć, bo ja na przykład o większości ciekawostek nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Nie wiem, do czego w ogóle jest nawiązanie, jaka nazwa poziomu do czego nawiązuje, więc sam przy okazji, czytając te ciekawostki przy was, żebyście wy sobie mogli obejrzeć odcinek, to tak jakby sam się czegoś nowego uczę trochę. No więc przyjemne z pożytecznym. Jednak coś na tym YouTubie się mogę jeszcze nauczyć. Jednak nie jest na mnie za późno. Mogę się czegoś nowego nauczyć. Tak, wiem, brzmi to bardzo żałośnie i tak dalej, ale bez zbędnego przedłużenia lecimy z ciekawostką odnośnie tego całego poziomu. A więc, jeżeli chodzi o Hate Tank, to nazwa poziomu odnosi się częściowo do czołgu, który ma, można wykorzystać w poziomie. To jest cała ciekawostka i w sumie taka trochę bez sensu. Moim skromnym zdaniem. Jezu, to taka przez chwilę cisza była, bo oczywiście tutaj był edyt, ale taka cisza przed chwilą była, nie? Że myślałem, że w ogóle poziom się już kończy, że jestem taki kurde ultra speedrunner, że mi się udało poziom szybko przejść. No ale niestety tak nie ma. Ja się akurat z tym jakoś nie będę krył, bo uważam, że nigdy się za speedrunnera nie uważałem, nigdy się nie będę za speedrunnera uważał, bo jeżeli chodzi o speedruny, to ja musiałbym się naprawdę sporo i to jeszcze raz o ironio, sporo nauczyć, jeżeli chodzi o speedrunning. Tak jest. No i chyba tu mamy koniec poziomu. Tak, to jest końcówka poziomu. Dokładnie tak, tylko jak widzicie, twórcy postanowili nam troszeczkę utrudnić grę, za co bardzo szanuję Crystal Dynamics, że oni tak jakby nie robią czegoś takiego, że hej, patrz, tu masz koniec poziomu, przejdź sobie i już jesteś w końcu poziomu, już skończysz tą męczarnię. Nie, oni dodatkowo jeszcze ci dowalą i to za to szanuję Crystal Dynamics, że oni chcą tak dodatkowo jeszcze dowalić, że hej, 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 myślałeś, że sobie skończysz poziom, a tu takiego wała, nie skończysz poziomu, w dupie z tym, w dupie cię mam. Tak jak widzicie, wybuchłem i normalnie wszystko wokół się otworzyło.
Dlatego ja będę dobrym człowiekiem i znowu wybuchnę. Jezu, serio, zapomniałem tego wyedytować? Ale ja jestem 300 IQ, nie? Bez kitu. I to jest dokładny przykład tego, że nieuważnie oglądałem swój gameplay i nieuważnie go edytowałem. Trudno się mówić, żyje się dalej. Ja pierniczę. Kurde, a mogłem to jednak wyedytować. No, przemy jest śmiesznie, przemy ludzie się mogą pośmiać teraz ze mnie, że jaki kurde głąb, w ogóle jaki czereśniak zapomniał tego wyedytować. I wszystko teraz wybucha. Niki może sobie w tym czołgu dostać się do końca poziomu. I przy okazji, tutaj mamy koniec poziomu. Wjeżdża do tej oto luki. I ile mamy procent? 84, czyli mamy, że tak powiem, pozwolenie na rundę bonusową, którą już zdążyłem wyedytować, bo widzimy ją po raz setny, 10 tysięcy, znaczy po raz 10 tysięczny, ona się niczym nie zmieniła, niczym się ona w ogóle nie różni, więc lecimy po prostu dalej z tematem. Kurde, dosyć spory dystans od poprzedniego poziomu. Fantabulous! Te nazwy są dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o jakby nazewnictwo. Ten poziom pamiętam. Oglądałem go u polskiego... Oglądałem go u polskiego gamera 17, jak jeszcze miał stary kanał. A raczej u polskiego gamera 17 go oglądałem. Pamiętam, że on wtedy już się przeniósł na konsolę, bo on w ogóle zrobił tak w dziwny sposób trochę ten Let's Play, bo on raz zaczynał w ogóle z konsoli, tam z PS3, tam chyba z nagrywarki albo przechwytywarki tam HD, on tam miał chyba Elgato z tego co pamiętam. Potem chyba drugą połowę Let's Playa robił w ogóle symulatora w ogóle z lagami. Ten kto będzie pamiętał złote czasy gamera i ten Let's Play, gdzie lagowało mu chyba właśnie w... Nie, w tym poziomie nie, ale w poprzednich mu gdzieś tam lagowało. To pewnie raczej też będzie to pamiętał. I ten Let's Play zaczął już z tego co pamiętam z Dazzla, bo chyba Elgato tam sprzedał czy coś, bo były problemy z czymś tam, nie pamiętam, to on już by musiał się z tego tłumaczyć, nie ja. Ja wiem, że on w dziwny sposób prowadził ten Let's Play na pierwszym kanale trochę. Ale naprawdę, powiem wam szczerze, podtrzymuję to zdanie trochę. Nie wiem, czy ja to... Znaczy nie, wspominałem w sumie o tym chyba w drugim odcinku albo w pierwszym, a jeżeli nie wspominałem, to powiem to tu i teraz. Trochę się dziwnie z tym czuję, że jestem jedynym Polakiem, który będzie ogrywał Pandemonium 2 na polskiej tubie. Że tak przejdzie od początku do końca, że nie ma tak jakby osoby, która poza mną zrobi Let's Play. Znaczy, może będą osoby, które faktycznie się podejmą tej gry. Ja nie mówię, ja nikomu nie chcę ujmować, że jakby wiarygodności. Jeżeli ktoś chce, proszę bardzo. Ja serdecznie polecam. Gierka co prawda jest trochę trudnawa, ale no jeżeli ktoś chce spróbować, to why not, naprawdę. Bo ja na przykład bardzo szanuję tę gierkę, ja szanuję ją z całego serca mego. Uważam, że jest to produkcja, która troszeczkę jest niedoceniona jak na standardy polskie, bo tak naprawdę większość Polaków, jeżeli chodzi o Pandemonium, to zna tylko przez pryzmat Pandemonium jedynki, no nie oszukujmy się. Prawie duża część Polaków nie kojarzy w ogóle Pandemonium dwójki, bo ta część była albo mało promowana w Polsce, albo po prostu ludzie stwierdzili, że ta gra jest zbyt trudna, bo została tak troszeczkę utrudniona od jedynki. Bo jedynka... Właściwie to, kurde, co to jest za wytłumaczenie? Sorry bardzo, to trochę mnie zastanawia. Dwójka jest trudniejsza, czyli jest gorsza. Bo jest trudniejsza. Ty, ale jedynka w sumie taka łatwa też nie była, jakoś ludzie grali. Więc co jest w ogóle powodem, że Pandemonium 2 jest taki mało popularny w Polsce? To mnie zastanawia. Tak swoją drogą tutaj właśnie już dochodzą te aspekty, które są dosyć znane w tej części. Właściwie to od tych poziomów to będzie powtarzane już w późniejszych poziomach też. Że po prostu będzie Niki mocno operowała wajchami. Nie bez żadnych skojarzeń, proszę mi tutaj. Będzie operowała wajchami i to takimi, które są dźwigniami, a nie jakimiś wajchami, które, nie wiem, sobie ktoś dopowie. Bo wiem, że ludzie mają zboczone myśli. Nawet nie ostatnio, ogólnie mentalność ludzka najczęściej jest taka, że po prostu lubi sobie dopowiadać jakieś rzeczy, które są niestworzone i potem wychodzą jakby rzeczy z kontekstu. Jak chociażby, jak czasami mówię, że zrobię komuś coś z łaski, to ktoś coś na przykład sobie dopowie, że powiedziałem, że z laski, nie?
Sam teraz daję w sobie powód do zrobienia przeróbki ze mną. Zamiast o łaskach gadam o jakichś laskach. Nie lubię, kiedy rymuję. Znaczy, lubię, kiedy rymuję, ale w sumie po co był ten... Ten komentarz był zbędny, what the fuck. Teraz się tutaj trochę wyciszyłem, żebyście posłuchali sobie trochę tego soundtracku, bo naprawdę soundtrack w Pandemonium 2 jest epicki. Wiem, że ja to za każdym pieprzonym razem muszę to podkreślać. Przepraszam najemocniej kogo... Znaczy, przepraszam najmocniej wszystkich, co serio są striggerowani na mnie, bo nie wiem, zwracam na to uwagę. Okej, zwracam na to uwagę. No ale czy to coś jest z tym złego, że podkreślam, że soundtrack jest dobry? No nie widzę jakby... tego, nie widzę sensu przywalania się, bo uważam, że jest naprawdę cool i uważam, że no kurde, ludzie się postarali, o, jeżeli chodzi o soundtrack do Pandemonium 2. Ta sekcja jest dosyć skubana, bo tutaj musicie naprawdę z dosłownie orłą precyzją, jest takie słowo jak orła precyzja? Po prostu musicie z sonikową precyzją jak najszybciej poruszać się tą platformą albo tą windą, ponieważ to, co tutaj leci do góry, to nie jest nic przyjaznego. To może wyglądać na jakieś takie przyjemne, family-friendly gwiazdki, ale tak naprawdę to jest prąd z całej tej machiny, która sobie tam wybuchła. Mister Schneobelen! Oh no! Pamiętam cię, śmieciu jeden. Nienawidzę go. Dosłownie go nienawidzę, autentycznie go nienawidzę. Zanim ktokolwiek będzie próbował dociec, dlaczego tak bardzo Mister Schneobelena hejtuje w ogóle, weź w ogóle mi wyjść z tym bossem i tak dalej. Za dzieciaka to był ostatni poziom, do którego ja doszedłem. Dalej już nie grałem, czyli w teoretyce tutaj się kończy moje dzieciństwo i nawet w praktyce. Więc zasady są takie, jeżeli chodzi o Mister Schneobelena. Dostajemy się do tej oto kapsuły i musimy atakować właśnie w te oto trzy tak jakby tarcze. Teraz jakby pomieszczenie zacznie tutaj pękać i pojawi się nasz boss, Mister Schneobelen we własnej osobie. A Niki będzie w środku tego oto pojazdu. Więc zadanie nasze jest następujące. Musimy po prostu atakować Mister Schneobelena, kiedy on będzie wypuszczał swoje pancerne kule albo metalowe kule. I nasze zadanie po prostu jest takie, że on musi trafić do tego działa, którym my teraz poruszamy w lewo i prawo. I tyle. I cała to jest walka, ale on potem jest skubany, bo on się zaczyna do ciebie przybliżać i zaczyna cię tą kolczastą kulą atakować. I to jest coś, co mi się bardzo nie podoba w tej konfrontacji. Do takiego stopnia, że za dzieciaka miałem po prostu koszmary przy tym bosie. Mister Schneobelen był moim koszmarem, dosłownie. To był koszmar, którego nie zapomnę do dziś. Autentycznie wam mówię, nie zapomnę tego do dziś, nie? Autentycznie, po prostu Schneobelen trafił na czarną listę wszystkich bossów z całych gier wideo. Które oczywiście znam i które grałem i w które miałem okazję spędzić koszmary. Tak więc, tak jak widzicie, on będzie teraz nas atakował tą kolą, tak, kulą z kolcami, tak, oczywiście. Mister Schneobelen nie atakuje już nas kulą z kolcami, tylko kolą, Coca-Colą, pamiętajcie, Pepsi trademark, dosłownie. Audycja nie jest sponsorowana, a może w sumie być zaraz sponsorowana, jak tylko się dogadam. Tak więc pamiętajcie, on nie atakuje nas kulą, tylko kolą, Coca-Colą, albo tym, nie wiem, Colom Original z Biedronki. No i teraz on będzie sobie po prostu latał od lewej do prawej, od lewej do prawej. Jak tak będziemy go w nieskończoność atakować, to on w końcu zginie. Bo dosłownie, on jest teraz bardzo blisko, żebym ja zginął, ponieważ te dwa punkciki, które były obok tego całego pojazdu, które sami zresztą pewnie widzieliście, ich już nie ma. Więc tak naprawdę Mister Schneobelen może mnie teraz wykończyć, albo uderzając mnie w to działko, którym się poruszam w lewo i w prawo, albo po prostu tymi kulami, którymi właśnie w tym momencie mnie atakuje. On ma prawo teraz mnie dosłownie wykończyć. Psychicznie, moralnie, fizycznie. Ale na szczęście jemu to się nie uda, bo jest cieniasem, bo ma 200 IQ, ale na minusie. I proszę bardzo, Mister Schneobelen w tym momencie gryzie piach. Idź mi stąd, parówo jedne, nie chcę cię znać. Jesteś moim koszmarem dzieciństwa. I tutaj właśnie moje dzieciństwo,
albo Przygoda z Pandemonium 2 za dzieciaka, kiedy miałem 5 albo 5 albo 6 lat, właśnie się skończyła. Z tym oto hasłem jeszcze. Czas na kalejdoskop! Kolejny poziom. Dosłownie ten poziom się nazywa kalejdoskop, bo wiecie, kalejdoskop. A raczej nie ma innego tłumaczenia tego poziomu, tak więc lecimy sobie z koksem, z kalejdoskopem. Jest tutaj jakaś ciekawostka, ale ta ciekawostka mówi nam tylko tyle, że nazwa poziomu to jest gra słów, kalejdoskopu psychodelicznego, instrumentu świetlnego i czasownika zderzają się. To jest cała ta ciekawostka. I teraz jesteśmy w robocie, którym Niki się porusza. I teraz mamy tutaj cutscenkę, która mówi nam, że ta rakieta wleciała wewnątrz komety, jak to mówi jakby trzeci świat, w którym aktualnie jesteśmy, czyli Inside the Comet, wewnątrz komety, więc teraz mamy odzwierciedlenie nazwy świata do tego, co się faktycznie dzieje. Tak więc dostajemy się wewnątrz komety i naszym zadaniem w tym poziomie będzie unikanie chociażby tego całego oparu dymnego albo ognia, który wywodzi się z tej rakiety albo z tych rakiet. Musicie po prostu tutaj, gdzie jest ta pauza, musicie po prostu w tą pauzę albo w tą szczelinę się po prostu dostać, bo jak widzicie, możecie stracić w cholerę energii. I tak, swoją drogą, przeszkodami, które będą tutaj, to będą takie metalowe pajęczyny, na których będą roboty. Więc serio radzę wam naprawdę uważać i z głową podchodzić do tego oto poziomu, bo naprawdę może to się bardzo źle skończyć. Swoją drogą jeszcze tutaj żetoniki możecie pozbierać albo po prostu końsy i tyle w temacie. Teraz wystarczy po prostu podążać w dół. I tak, co jakiś czas musiałem po prostu pauzę robić, bo w międzyczasie tam jeszcze robiłem parę rzeczy w tle. No i generalnie trochę się stresowałem, bo nie chciałem zrobić jakiegoś super dupnego gameplaya. Starałem się jak mogę, tak więc mam nadzieję, że te starania zostaną, powiedzmy, w jakimś minimalnym stopniu docenione. Taką mam chociażby nadzieję. Muzyka z tego poziomu jest naprawdę cool. Serio. Jest taka dosyć, jak to się mówi? Ona jest taka energiczna, w sensie, bo wiecie, takie, to jest coś takiego, jakie... Jak takie, wiecie... I muzyka się rozkręca, dokładnie tak. I teraz jesteśmy, proszę państwa, wewnątrz komety. Dosłownie. I tak wygląda to wewnątrz komety? W cholerę lawy? Skały? Kurde. To ta kometa naprawdę musi być, kurde, nieźle potężna, albo energia z tej komety musi być nieźle potężna, skoro Zorsza się nią tak bardzo interesuje. Naprawdę, to jest dosłownie epic. Nie, ale swoją drogą, jak na rok 97, kiedy ta gra powstała, to serio, moim zdaniem graficznie to lepiej wyglądać już nie może. Tym bardziej, że chcę przypomnieć, że modele postaci, jak chociażby Niki, te roboty, ci przeciwnicy, to są modele 3D. Tylko że są postawione w grafice 2, znaczy w grafice. To jest wszystko jakby grafika 3D, ale akcja albo mechanika jest w 2.5D. Bo wiecie, idziemy tutaj w lewo, w prawo i czasami idziemy tam do przodu, dlatego to jest 2.5D. Bo gdyby to było 2D, to byśmy przez całą grę tylko w lewo i w prawo szli. A tutaj mamy jeszcze, widzicie, takie zakręty, które nas prowadzą. Czasami mamy tę kamerę od przodu, czasami mamy kamerę od tyłu. Więc tak naprawdę można powiedzieć śmiało, że to jest gra 2.5D. I mam pełne zdrowie, cały żółty, że tak powiem, Pokeball. Bo nie powiem, że nie, ale to trochę taki Pokeball przypomina. To wiecie, ten nasz wskaźnik zdrowia. To jest zabawne dosyć, nie powiem, że nie. Uśmiałem się trochę. I nie przez pryzmat tego, co przed chwilą powiedziałem. W ogóle to trochę wygląda, jakby to było starcie jakichś Transformerów, a nie jakichś robotów. I zaraz będzie setki tysięcy pytań. O, Pomidor, kiedy Transformery? Chcę u ciebie Transformery pooglądać, bo generalnie, no, polski gamer 17 nagrywa Transformery, to ty też możesz. No, w zasadzie to mogę, ale jakoś nie chcę Transformerów na kanał nagrywać. To wolę zostawić ekskluzyw for polski gamer 17.
Nie mam zamiaru Transformerów na kanał nagrywać. Ja jestem słaby, poza tym ja się tak na Transformerach nie znam. Oglądałem kiedyś co prawda, ale nie znam się kompletnie na nich, tak więc może to też jest powód, że nie chcę się trochę tak jakby kompromitować. I zanim powiecie, hej, hej, ale ty tam krzyczałeś jeszcze niedawno, że ty się żadnej gry nie boisz. No, de facto nie boję się, no ale czy muszę chcieć nagrywać tą grę? Nie muszę, nie mam takiego obowiązku, że hej, masz to nagrywać, inaczej nie wiem, i idę stąd, bo jesteś nudny. No to jak chcesz stąd iść, bo nie nagrywam twojej ulubionej gry, no to byłeś sezonowcem, no. Drogi widzu, bo byłeś tylko dla jednej twojej ulubionej gry, a miałeś gdzieś, czy ja to tam nie wiem, szanujesz mnie za moje filmy ogólnie, czy po prostu ten, chcesz się zintegrować, ty po prostu byłeś dla jednej gry. Więc dlatego informacja dla wszystkich. Albo dla takich zdeterminowanych osób, które oczekują ode mnie gier, a nie ma ich. Jeżeli kiedyś się obiecałem, to prawdopodobnie one będą. Ja nie zmienię zdania, dopóki coś się nie wydarzy, co spowoduje, że ja zmienię to zdanie. Bo mogę zmienić zdanie na temat jakiejś tam produkcji, dlatego ona się może nie pojawić. Ale jeżeli nie obiecywałem nigdy jakichś tam Transformerów czy coś, no to raczej ich nie będzie, no. Poza tym to nie jest gra w moich klimatach. No ale cóż, mamy teraz tutaj drugie starcie z tą rakietą, która w tą wielką wyrwę, gdzie jest w cholerę lawy, to jest zaschła lawa, czyżby nawiązanie do Raymana dwójki, do tej, wiecie, tej czystej i brudnej lawy? Interesting. Tak czy siak, ponownie mamy sekcję, gdzie musimy w dół podążać i tam będzie już końcówka poziomu. Więc w zasadzie ten poziom nie jest taki długi. Tak de facto, jak się na to patrzy. Znaczy wiadomo, tam wliczamy oczywiście jeszcze montaż jakiś pokroju, że wiecie, zedytowana śmierć i tak dalej, i tak dalej. No ale tak de facto, jakbym miał tak sobie zagrać, to sądzę, że gdybym miał zrobić speedrun bez na przykład żadnego zginięcia albo coś, to poziom nie byłby taki długi. Te długie poziomy, te takie naprawdę jeszcze dłuższe poziomy, zaczynają się właśnie po tym świecie, bo to jest ostatni poziom ze świata trzeciego, czyli z wnętrza komety, ponieważ po tym poziomie oficjalnie zaczynamy już ostatni świat, który ma w sobie 4 poziomy, ponieważ ten ma poziomów 6. A ostatni świat zwie się po prostu rdzeń komety, czyli tak jakby, nie wiem, tak jak jest karta pamięci, czy tam jakby pamięć czegoś tam, no to jest taki rdzeń, który jakby służy za pamięć albo za po prostu przechowywanie czegoś tam. Rdzeń komety tak zwany. Albo po prostu główny zasób źródła tej całej energii. Whatever. Wiem, że tutaj jedynym aspektem, co się zmienił w trakcie konfrontacji z tym małym robocikiem, to chociażby te takie bomby, które mają kolce. To one tylko doszły. I tutaj ten robocik, z którym teraz walczymy na tej rakiecie. Bardzo interesująca konfrontacja, nie powiem, że nie. Normalnie beka w cholerę. Uśmiałem się. No i teraz jesteśmy już wewnątrz komety. Dosłownie. Jedyne, co musimy zrobić, to dostać się do exitu. Co już nie będzie ciężkim zadaniem, ponieważ to będzie w sumie za chwilę nawet. Dosłownie za chwilę skończymy z tym poziomem. Proszę mnie tutaj dalej. Chcę iść dalej. I tutaj mamy walkę z dwoma. Nie z jednym, a z dwoma robotami. Bo jakby jeden to już był, wiecie, ostateczny challenge. Dosłownie, oni musieli dodać tego dodatkowego robota, bo byłoby tutaj zbyt nudno. No nie ukrywajmy, po prostu byłoby tutaj nudno. A tak to przynajmniej jest jakiś mini challenge. I tutaj audio się gliczuje, nie wiedzieć czemu. I mamy tutaj cutscenkę. Swoją drogą bardzo fajną cutscenkę. Nic dodać, nic ująć. Poziom mamy już skończony. Dokładnie tak. Nie wiedziałem szczerze, co mogę powiedzieć, więc dosłownie poziom mamy skończony. I proszę Państwa, trzeci świat
już jest ukończony w 100%, więc teraz już zostaje nam ostatni świat i ostatnia konfrontacja z Orszą, ale to będzie dopiero za 2 odcinki, tak więc następny odcinek to przedostatni, a 6 odcinek to ostatni. Mam nadzieję, że jestem informatywny, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach, które tutaj publikuję albo live streamach. A jeżeli Tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o Pandemonium 2, jak i o serii Pandemonium i czy Ci się seria Zagrajmy Wy, bo chodzi seria, że w sensie, że te dwie gry Ci się podobają. A jeżeli chodzi o serię i maraton, powiedz, czy Ci się podoba, czy nie, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, cześć! I pamiętajcie o social mediach, które są w opisie. Narka!